Witamy serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej ostatnich zmian, które zaszły w pierwszej drużynie Łódzkiego Klubu Sportowego. Razem ze mną dyrektor sportowy UKS-u Janusz Dziedzic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I nowy szkoleniowiec Łódzkiego Klubu Sportowego Piotr Stokowiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, że pierwsze wrażenia, 24 godziny w klubie, już dwa treningi, dużo się dzieje, intensywne wykorzystanie czasu. No tak, muszę przyznać, że intensywne w ogóle to, co się podziało, to jest kwestia ostatniego tygodnia, ale piłka rządzi się swoimi prawami, tu jest dużo zmiennych, cały czas umieć trzeba w tym odnaleźć i szybko zareagować, także był szybki kontakt, szybkie decyzje, bo myślę, że teraz klub jest w takiej sytuacji, że trzeba podejmować szybkie decyzje, szybko działać konkretnie, nie ma miejsca na jakieś ale czy zastanowienia, tylko trzeba po prostu działać. Pierwsze wrażenia bardzo dobre, bo klub widzę świetnie funkcjonuje infrastrukturalnie i też widząc, nawet nie miałem okazji poznać tak tutaj bliżej stadionu, piękny stadion, świetni kibice i widać, że wszystko jest uporządkowane, a w paru klubach, w których byłem, też w wysokim standardzie, także tutaj UKS naprawdę nie odbiega i fajnie się pracuje, to nabawa takim optymizmem, także pierwsze wrażenie jak najbardziej bardzo optymistyczne. Dyrektorze, dzisiaj podobno Międzynarodowy Dzień Prostego Języka, więc pytanie najprostsze z możliwych, dlaczego właśnie Piotr Stokowiec został nowym trenerem UKS-u? Znaczy, myślę, że z trzech powodów, tak? Przede wszystkim Piotr Stokowiec to jest doświadczony szkoleniowiec, który w podobnych sytuacjach już bywał, więc to na pewno człowiek, który z naszej perspektywy jest gwarantem tego, że w tej sytuacji, w której my się znaleźliśmy, będzie w stanie tutaj nam wszystkim pomóc. Ponadto to szkoleniowiec, który swoją dobrą pracą w kilku klubach był w stanie zagrać nawet z tymi zespołami w europejskich pucharach. I co jest dla nas istotne, to szkoleniowiec, który potrafi też wprowadzać młodych zawodników do drużyny. Oczywiście dzisiaj wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, są tutaj priorytety i musimy przede wszystkim zacząć zdobywać punkty i to jest najistotniejsze w naszej sytuacji. Co przeważyło, że przyjął pan propozycję UKS-u? Jakich argumentów użył pan Salski, że zdecydował się pan podpisać kontrakt z UKS-em? I dlaczego tak krótki? No tak, powiem tak, zdecydowało to, jaki to jest klub, że to jest w mojej karierze kolejny wielki klub, 115-letnia historia, tak jak powiedziałem, piękny stadion, kibice i też świetnie akademia rozwinięta, co myślę, że udało mi się wprowadzić wielu młodych zawodników i oczywiście to, co dyrektor powiedział, są tutaj priorytety, natomiast akademia, dwie drużyny, można powiedzieć, jedna w drugiej lidze, druga w czwartej, także to świadczy o tym, że jest to klub, który odbudował się i od tych kilku ładnych lat stanowi taką zdrową strukturę. Także przyjąłem to wezwanie, trochę po tej ostatniej pracy odpocząłem, zregenerowałem się, zgłodniałem, że tak powiem, no i na pewno nie jest łatwe zadanie, ale tak jak już dyrektor powiedział, byłem w takich sytuacjach i myślę, że umiem zadziałać, wprowadzić trochę swojej filozofii. Kontrakt podpisany, myślę, że w związku z sytuacją, jaka jest, umówiliśmy się, że najpierw ten cel krótkofalowy, czyli zapewnienie statusu klubu ekstraklasowego UKS-owi, to będzie uczciwe postawienie sprawy i ewentualnie siądziemy do rozmów po sezonie i zobaczymy, jak sprawa wygląda. Także ważne, co tutaj i teraz, prezes, właściciel, pan Salski okazał się konkretnym człowiekiem i szybko osiągnęliśmy porozumienie. Zdecydowałem się na to, nie boję się wyzwań. Zawsze byłem fajterem jako piłkarz na boisku, także też jako trener. Wiem, z czym to się wiąże, wiem, jaka to jest odpowiedzialność, ale absolutnie się tego nie boję i na pewno, jeszcze raz powiem, sytuacja jest taka trudna, ale na pewno nie jakaś, z której nie dałoby się wyjść i zdecydowałem się to wyzwanie podjąć, a lubię wyzwania. Dzień dobry, panie trenerze, Filip Kijewski, Łódzki Sport. Ja mam pytanie, czy przychodzi pan ze swoim asystentem, jeżeli tak, to kto nim będzie?
Tak, przychodzi ze mną Łukasz Smolarow i od poniedziałku będziesz uczestniczył w zajęciach. Ale jeśli chodzi o sztab i taki skład ostateczny, no to myślę, że tutaj trzeba słuchać komunikatów klubu i myślę, że one tam będą wszystko wyjaśniać. Pan w Zagłębiu Lubin jeszcze mówił, że korzysta pan często z widzewskiego charakteru. Tutaj w pracy w ŁKS-ie też ten widzewski charakter będzie panu potrzebny. Ja myślę, że charakter jest generalnie potrzebny każdemu zawodnikowi. Dzisiaj sport to nie tylko ciężka praca na treningu, tylko dzisiaj, bo dzisiaj wszystkie drużyny fajnie i ciężko pracują, wszystkie drużyny mają taktykę i wszystkie drużyny wiedzą, mają jakiś plan na granie. Natomiast cała sztuka to jest charakter i wyegzekwowanie od zawodników właśnie tego, żeby wygrywali rywalizację. I tego wymagam od zawodników, takiego charakteru i pierwsze co to właśnie zdecydowanie, zmiany postawy, większego charakteru, zostawienie na boisku, bo myślę, że na tym polega właśnie idea sportu, żeby wygrywać rywalizację. Tak jak powiedziałem, wszyscy ciężko pracują, ale wygrywaj rywalizację o miejsce w składzie i wygrywaj rywalizację z przeciwnikiem. Zdobywaj punkty. Tak, także charakter jest niezbędny. Ja jeszcze raz. W 19 roku został pan trenerem Trójmiasta. Jak dobrze pamiętam? Chyba i w 18 i w 19. No ale przyjmijmy, że 19, nie? Ale w 18 też. A wie pan dlaczego? Skoncentrujmy się na tym 19, bo w przyszłym roku minie 5 lat, nie? Czy liczy pan, czy gdzieś po cichu marzy o tym, żeby w Łodzi zostać się trenerem roku 2024 roku? Powiem tak, przychodząc w każde miejsce, no chcę wnosić od siebie coś, zaznaczyć swoją rękę, swoją filozofię. Natomiast no nie myślę o takich trofeach. Piłka nożna to jest praca zespołowa. Ja myślę, że przychodząc podpisuje się pod jakimś projektem, liczy się dobro klubu. Te trofea trenerskie są przy okazji tak naprawdę i to, że pracuję w takim klubie, to już jest dla mnie nobilitacja i wielka odpowiedzialność. Natomiast jest to jakiś tam dodatek do takiej próżności każdego z nas, ale to nie jest cel numer jeden, żebym został tutaj trenerem roku. Ale myślę, że nic by się nie stało, bo wtedy będzie to oznaczało, że święcimy sukcesy z ŁKS-em. Pańskie losy krzyżują się po raz kolejny. Ja widzę, że przepraszam, na kawę będziemy musieli się spotkać, bo pan te pytania. Pańskie losy nie po raz pierwszy krzyżują się z ludźmi związanymi z ŁKS-em. Przed laty grał pan z Darkiem Nowackim w Świcie, gdzie trenerem był Zbyszek Lepczyk, łodzianin. Nie? Tak. Więc oni bardzo chwalą pana. Chwali pana też i, tak jak pan mówiłem, przedstawiciel KSZO Ostrowi, gdzie pan też występował. Czyli jestem przekonany, że kibice zaakceptują tu pana szybko i stanie się pan dla nich takim idolem. Nie? Jeszcze pan zapomniał Jarku Baku. No właśnie. Tak jak powiedziałem, no spokojnie, ja myślę, że dla mnie najważniejsza jest drużyna. Naprawdę trener myślę niedobrze, gdy wychodzi za bardzo przed drużynę. Gwiazdami powinni być zawodnicy i to oni pokazywać. Ja jestem, powiedzmy, tym gościem, który trzyma tą nawigację, próbuje nawigować zespołem i dawać dobry plan. Naprawdę wystarczy mi to, że drużyna będzie dobrze grała, żadnych tytułów więcej nie potrzebuję. Wiadomo, że jak idzie, to trener jest gdzieś tam na pierwszym miejscu, natomiast jak nie idzie, no to też swoje zbiera. Taka jest piłka, trzeba to umieć akceptować, ja to akceptuję. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj jest poważne zadanie, to nie jest kwestia Stokowca czy trenera, to jest kwestia ŁKS-u, tu trzeba naprawdę zjednoczyć całe środowisko, przede wszystkim ruszyć drużynę i trzeba walczyć i ja wierzę w swoją pracę, mam swoją jakąś taką filozofię, chcę to trochę wdrożyć, wprowadzić i liczę, że przyniesie to swoje owoce. Jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, to kontakt z ŁKS-em miał pan pierwszy tydzień temu. Dobrze usłyszałem? Tak, jak czyli powiedziałem. Czyli przed meczem z Radomiakiem. Nie, to było w tym tygodniu. Po meczu z Radomiakiem wszystko się zamknęło. Czyli tygodnia. Ja mam tylko prośbę, ponieważ trener was wszystkich jeszcze nie zna, żeby pierwszy raz zadając pytania przedstawiać się i podawać nazwę redakcji. Jan Hoffman, Ekspres Ilustrowany.
Niech mi pan powie, czy podczas rozmów z prezesem Salskim powiedział pan, że w zimowej przerwie będę potrzebował zawodnika X, Y, Z na pozycję taką, 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 czy przyjął pan bezwarunkowo to, co jest dobrodziejstwem ŁKS-u? No, zdaje sobie pan sprawę, że takich konkretów nie mogło paść, bo nie znam jeszcze drużyny, potencjału drużyny. Obserwowanie drużyny w telewizji, oglądanie zapisów wideo czy meczów w telewizyjnych, a wzięcie zawodnika w ręce, tak mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, na treningu, na meczu, sprawdzenie go, to wtedy się dopiero ocenia potencjał. I oczywiście, że wzięliśmy też pod uwagę taką w rozmowie, że niewykluczone są wzmocnienia, ale ile i na jaką pozycję, no to wstrzymamy się z oceną do... Natomiast był taki temat, tak, tylko siądziemy do tego pod koniec rundy, gdy już ta ocena będzie taka pełna i moja. Czy była jakaś wstępna rozmowa o zdobyciach punktowych do przerwy zimowej? Nie rozmawialiśmy o takich konkretach zdobyciach punktowych. Myślę, że to już jest taka matematyka. Tu trzeba skupić się na celach takich, bym powiedział, zadaniowych, czyli poprawy gry i te punkty, myślę, będą z tego wynikały, bo samo myślenie o tabeli to punktów nie przysporzy. Także skupiamy się na tym, żeby wpłynąć na grę i po prostu elementy, które wymagają poprawy, to je zmienić i myślę, że jestem jeszcze w toku takiego poznawania drużyny, bo tak jak powiedziałem, toczyło się to szybko ostatnio i tak naprawdę te pierwsze dwa dni, no to było takie poznanie drużyny, zobaczenie kontaktu, nie ingerowałem jeszcze z jakąś taktyką wielką, chciałem zobaczyć tych zawodników. I zawsze jest to już dodatkowe dwa dni do przodu, a już w następnym tygodniu w mikrocyklu zaczniemy wprowadzać elementy taktyczne, elementy takie, które bym widział. A trzeba sobie zdawać sprawę, że sama zmiana trenera to już jest duże wydarzenie i to już jest duża zmiana dla klubu, dla zawodników. I trzeba brać to pod uwagę, wprowadzając jakieś zmiany, żeby tego było nie za dużo i żeby to przyniosło gorszych efektów, niż by się chciało robić. Ale myślę, że jakieś doświadczenie w tym posiadam i to zacznę wprowadzać. Zdąży pan do następnego meczu, bo rywalem jest Lech. Zostało niewiele czasu. Zdąży pan to wszystko poznać, poukładać, po swojemu poprowadzić drużynę? No to jest trochę takie pytanie retoryczne, czy zdążę. No, na tyle, ile mogę, po prostu no, mam swój sposób jakiś patrzenia na to, pewnych rzeczy nie przyspieszę. Wszystkich rzeczy nie uda mi się na pewno zrobić w jednym mikrocyklu, bo nie traktuję tego jako wymówkę, bo znam z praktyki, jak to jest. No, jest rzeczy, powiedzmy, które bym chciał zrealizować, nie dlatego, że coś tam nie wychodziło, czy było wszystko źle, bo na pewno tak nie było. Tylko no, po swojemu wprowadzić jakieś tam swoje zasady, czy to do gry defensywnej, czy do jakichś tam schematów ofensywnych. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to jest korekta jednej rzeczy w defensywie, jednej rzeczy w ofensywie. Tyle można w takim mikrocyklu zrobić. Ja trenerze dopytam od razu, korzystając z okazji. Po tylu meczach na ławce trenerskiej w Ekstraklasie będzie trema przy Bułgarstwie przyszłą sobotę? No ja myślę, że... Z debiutem? No tak. Gdyby nie było tremy, to znaczy, że coś u mnie jest nie za bardzo ze mną, albo jestem wypalony, albo po prostu no coś innego. Także trema musi być, bo to są emocje, inaczej się do tej tremy podchodzi. Ja myślę, że presja może wpływać negatywnie, tak samo na zawodników, ale presja również może pomagać, może mobilizować. Zespoły, które są właśnie pod presją w takich, powiedzmy, kryzysach, wtedy są i całe sztaby skoncentrowane, wyostrzone są wszystkie zmysły na tym, żeby to poprawić. I oczywiście, że będzie presja, jest i była i wierzę, że ona nam bardziej pomoże, ale nie patrzmy na to tylko przez pryzmat jednego meczu z Lechem, bo czeka nas jeszcze wiele meczów, ale póki co tak rzeczywiście do tego Lecha się będziemy przygotowywać. Nie będę mówił, bo miałem tam różne wyniki i to jest mecz jak mecz, ale każdy mecz jest inny, nie ma co żyć historią. Trzeba po prostu podnieść rękawice i walczyć. To jest przede wszystkim, drużyna musi podjąć walkę i drużyna musi
tak jak powiedziałem, no chcę te 2-3 zmiany wprowadzić. Zobaczymy, jak to wszystko, jak na to wszystko zareaguje, jak to się potoczy. Czekamy na kolejne pytania. Mogę mieć pytanie do pana dyrektora? Oczywiście. Wymienił pan na początku 3 powody, dla których został zatrudniony trener Stokowiec. A wymieni pan powody, dla których został zwolniony Moskal? No myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że spotkaliśmy się tutaj w momencie, nie kiedy UKS jest na szczycie tabeli, tylko w momencie, kiedy jest problem. A w związku z tym, że jest problem, trzeba było podjąć czasem trudne, ale radykalne decyzje, bo tak na dobrą sprawę to najistotniejsze jest tutaj dobro klubu. A biorąc pod uwagę poprzednie mecze i fakt, że w ostatnich 6 spotkaniach zdobyliśmy tylko punkt, a dwa ostatnie spotkania 0-2 i 0-3 zakończyły się wynikami, musieliśmy się zdecydować, tak jak powiedziałem, na to rozwiązanie trudne, bo trzeba sobie powiedzieć, że trener Moskal wykonał tutaj wcześniej kawał dobrej pracy. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, najistotniejsze jest w tym momencie dobro klubu i dobra zespołu, dlatego postanowiliśmy tej zmiany dokonać. Ja, jeżeli pan jest przy głosie, chciałem się powiedzieć, co z trenerem to pogorzałem, no bo komunikat jest taki, że zostaje w klubie, co będzie robił w tym klubie? Jeżeli dobrze kojarzę, to jest uczestnikiem kursu pro, który kosztuje jakieś tam pieniądze, a maturę zdaje się na tym kursie, będąc na stażu w klubie zagranicznym. Nie? Więc chciałem się zapytać, jak UKS go widzi, nie? Jak go zagospodaruje? Na ten moment Marcin Pogorza ma jeszcze z klubem umowę. Mamy swój jakiś pomysł na to, aby Marcina w swoich strukturach tutaj zagospodarować. Natomiast nie chciałbym na ten moment więcej zdradzać, bo to kwestia kolejnej. A to odsunięcie trenera Pogorzały to też był taki impuls, czy po prostu nie był pan zadowolony z jego pracy, tak jak pan nie był zadowolony z pracy trenera Moskala? Myślę, że trzeba sobie też jasno powiedzieć, tak w takiej sytuacji, kiedy jest nowy trener, ma też jakiś swój pomysł na ten cały sztab i dla mnie to jest zrozumiałe, że chce też pracować z określonymi osobami. Na ten moment doszliśmy do wniosku, że najlepsze z perspektywy całego zespołu będzie, aby z Marcinem na ten moment, jeśli chodzi o członka pierwszego sztabu się rozstać i spróbować go w innej roli po prostu. Bezkompromisowych decyzji, taka najgłośniejsza to chyba było z Paszowlech i tutaj jest trochę inaczej w UKS-ie jednak, no bo tutaj muszą być wszystkie ręce na pokład, bo pewnie klub po prostu nie może sobie pozwolić na trzymanie najdroższych zawodników w rezerwach. Czy pan tutaj się trochę nie będzie czuł takie ograniczony pod tym względem? Ja myślę, że przychodząc do każdego klubu, no każdy myślę, że każdy trener stara się wprowadzić swoje warsztaty, swój warsztat pokazać i swoje zasady. To nie jest tak, że ja z reguły przychodząc zamierzam robić jakieś czystki. Po prostu staram się wykorzystać maksymalnie potencjał, który jest i nie boję się odważnych kroków, jak są, ale w innych klubach, w których byłem, potrafiłem odbudować wielu zawodników, postawić na młodych i też ich zbudować. Także no, to nie można założyć, że akurat w tym wypadku będzie tak czy tak. Zdecydowanie w mojej pracy dyscyplina i organizacja jest podstawą, ale również plan na grę i realizacja tych założeń. Tak jak powiedziałem, najważniejsze, najtrudniejsze w pracy trenera to jest wyegzekwowanie. Jeśli nie będę mógł wyegzekwować z tych właśnie swoich zasad, no to po prostu no, każdy ma czas, żeby się dotrzeć, dostosować, no bo ja jestem kapitanem tego statku i ja za to odpowiadam. Natomiast to nie uciekałbym do tak drastycznych posunięć, bo to każdy przypadek jest inny. Natomiast ma pan rację, no, odważnych decyzji się nie boję i tyle. No, co przyniesie życie, zobaczymy. Dobro klubu jest na pierwszym miejscu. Jakiś czas temu w wywiadzie telewizyjnym powiedział pan, że interesują pana tylko duże wyzwania, poważne i to pana najbardziej interesuje. Czyżby pewien czas bezrobocia jakby zneutralizował pańskie takie duże oczekiwania wobec klubowych zadań? No bo jednak utrzymanie klubu w ekstraklasie, a walka o coś więcej to są chyba dwie różne sprawy. Pan co, wyprowadzenie klubu czy drużyny z kryzysu czasami ma równowartość medalu, który się zdobywa. I to też jest wielkie wyzwanie i
i lubię wyzwania i dobre miejsca pracy. Myślę, że klub ŁKS jest wielkim klubem i to jest dla mnie wielkie wyzwanie, także nie traktuję tego w takich kategoriach. Raczej jestem trenerem długodystansowym, takim z warsztatem, który chcę wprowadzić i traktuję to jako, jako początek. Nigdy nie widziałem się w roli takiego strażaka, natomiast potrafiłem utrzymać Lechię i potem pracowałem tam przez 4 lata. W Zagłębiu też 4 lata i potem jeszcze powrót. Także tutaj tak jak powiedziałem, to jest wyzwanie dla mnie i cieszę się, że tutaj mogę pracować i sprawdzić i razem temu wyzwaniu myślę podołać. Pan mówi o odbudowie, tutaj jest do odbudowy 3 kluczowych zawodników, 3 Hiszpanów. No nie wiadomo też na ile im stan zdrowia pozwala wrócić do tej formy, którą pokazywali, ale pan widzi już takich liderów, na których trzeba będzie budować tę drużynę, która będzie walczyła o utrzymanie. No myślę, że stanowczo za wcześnie, tak? Zawodnicy mają czas na to, żeby jestem tutaj 2 dni, znam niektórych zawodników, powiedzmy z tego obrazu, tak jak powiedziałem, telewizyjnego, z przekazu. Natomiast tak się złożyło, że z żadnym z zawodników nie pracowałem jako takim osobiście. I tutaj nie ma znaczenia narodowość, czy to jest Hiszpan, czy to jest zawodnik czarnoskóry, czy biały, czy nie ma różnic kulturowych, narodowości. Piłkarz jest albo przygotowany, albo nie jest przygotowany, albo mu się daje czas na to, żeby się odbudował. My mamy swoje wymagania, swoją potrzebę. Trzeba spojrzeć wszystko przez perspektywę czasu. Niektórzy, czy w tej perspektywie czasu, niektórych trzeba odbudować, niektórych trzeba zbudować, niektórym trzeba dać czas. Także myślę, że jakieś takie oceny, przyjdzie czas pod koniec rundy i wtedy ocenimy. Ukształtuje się naturalnie ten kręgosłup. Nie chciałbym o tym mówić, wszyscy mają teraz czystą kartę. Oczywiście, że ci co grali, gdzieś ten potencjał jednak minutowy sprawia, że mogą być powiedzmy w lepszej formie niż ci, co grali jakieś tam końcówki, bo trzeba im znowu dać czas. Natomiast ja nie zamykam się na żadnego z zawodników i będę kierował się swoją intuicją, a intuicja to jest doświadczenie i to, co widzę na treningach. Ja proponuję, bo jedna strona sali zdominowała zadawanie pytań, żebyśmy teraz oddali głos drugiej stronie. Krzysztof Sędziński, Telewizja. To ja, panie trenerze, ŁKS w pierwszej lidze bardzo lubił operować piłką, mieć tę piłkę przy nodze, był drużyną dominującą w ekstraklasie. Może i próbował, nie wychodziło. Czy ta drużyna, pana zdaniem, musi się nauczyć ekstraklasowego pragmatyzmu? Ja myślę, że po trochu tak. Po trochu tak, bo na pewno świadczą o tym statystyki, że jednak jest to drużyna, która najwięcej straciła bramek i najmniej strzeliła. Także, że i gdzieś tutaj ten problem trwi. Jeszcze mówię, nie chciałbym tutaj się silić na jakieś takie diagnozy. Natomiast myślę, że ten pragmatyzm jest potrzebny, ale to nie nazywałbym tego pragmatyzmem. To są po prostu zdrowe zasady i trzeba. Jestem również za grą otwartą dla kibiców, za rozwojem, bo przecież w drużynach, w których grałem, czy które prowadziłem, jak Lechia Gdańsk, gdzie zdobywaliśmy puchar czy trzecie miejsce, tam też graliśmy świetnie skrzydłami z Mladenowiczem, z Haraslinem, z Karolem Filą, w końcówce jeszcze z Żukowskim, w różne sposoby. To jest takie pojęcie względne, natomiast myślę, tutaj są priorytety, tak? Utrzymanie drużyny, jeśli będzie potrzebna gra. Też trzeba patrzeć na to, jakich się ma zawodników i umieć dostosować do tego potencjał. To właśnie w nawiązaniu do tego, czy pana zdaniem tu są tacy zawodnicy, z których ten potencjał można wydobyć, bo patrząc na te ostatnie mecze, drużyna była totalnie rozbita, jakby niektórzy nawet patrzyli i mówili, że oni wręcz nie trenowali ze sobą, bo wyglądali, jakby się spotkali ze sobą pierwszy raz. No ja myślę, że za duże troszeczkę oczekiwania w stosunku do tego, żebym ja już tutaj takich deklaracji składał konkretnych. Muszę poznać tę drużynę, dobrze ją sproporcjować, bo coś tutaj mówię, generalnie dotrzeć do tego, jak można tą drużynę poprawić. Ja myślę, że pierwsze co to dotrzeć do głów zawodników. To jest ta praca podstawowa. Myślę, że większa praca właśnie nad pracą nad głowami niż nad nogami, że tu jest problem. Jak tego dokonać i z kim więcej, z kim mniej
zawodnicy raz, to nie jest tak, że tylko głowy, ale muszą też pokazać to na boisku, tak jak powiedziałem, tę agresywność, taką determinację, bo myślę, że to jest podstawa do tego, żeby iść dalej i żeby strzelać bramki, najpierw trzeba przestać je tracić. To korzystając z mikrofonu, zanim go oddam na tę stronę do pana dyrektora, pytanie. No jest takie powiedzenie, że kto inny zawinił, a kogo innego powiesili. No i teraz pytanie, czy pana zdaniem tutaj trener Kazimierz Moskal miał z czego zbudować tę drużynę, albo inaczej, czy ten proces budowy drużyny nie postępuje zbyt późno, zbyt ociężale, no bo rzeczywiście w ostatnich meczach, czy to ci nowi piłkarze wprowadzeni, czy ci, którzy grali, nie jesteśmy w stanie poznać Pirulo czy Ramireza, bo wiemy, jak oni potrafią grać, a widzieliśmy, jak grali. Ja myślę, że chyba najlepszą odpowiedzią do tego pytania powinny być spotkania, które rozegraliśmy czy z Pogonią, czy z Rakowem, bo skoro niektórzy twierdzą, że ten zespół jest słaby, to ja zadam pytanie, czy słaby zespół byłby w stanie wygrać z tą Pogonią, albo pojechać do Rakowa Częstochowy i w wielu fragmentach być lepszym zespołem. Ja się z tym nie zgadzam, że to jest słaby zespół. My się tutaj nie zgadzamy. Według mnie tu jest potencjał do tego, żeby ten cel, który przede mną i przed drużyną został postawiony, osiągnąć. I głęboko wierzymy, że nam się uda. Kienko, bo pamiętamy, 3 września rozmawialiśmy, pan powiedział 8 na 10. Teraz podtrzymuje pan to 8 na 10? Myślę, że trzeba przede wszystkim też poznać kontekst mojej wypowiedzi. Trzeba sobie też zdawać, panie Filipie, sprawę z tego, jakimi możliwościami dysponuje na ten moment UKS. UKS to duży klub, to jest klub z tradycjami, natomiast na ten moment myślę, że trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że UKS jest Beniaminkiem i UKS ma jedne z najmniejszych możliwości finansowych na ten moment, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić na tym rynku finansowym. I nawiązując do tego, ja takie stwierdzenie oczywiście użyłem i to podtrzymuję. Mamy dobrych zawodników, wierzę w to, że będziemy w stanie w tej ekstraklasie po prostu zostać. Dzień dobry, Mateusz Dąderski. Powiedział pan o meczu z Pogonią, meczu z Rakowem. Z drugiej strony jest mecz z Wartą Poznań i mecz z Krakowią. Moim zdaniem te dwa mecze nieco bardziej mówią o drużynie niż zwycięstwo w ostatniej chwili z Pogonią czy Raków, który grał na pół gwizdka. Te dwa ostatnie okienka pana transfery w gruncie rzeczy nie robią furory aktualnie w UKS-ie. Ci zawodnicy nie stanowią o sile tej drużyny. Powiedzieć chociażby o Adrianie Małachowskim czy Antoni Fase, którzy okazują się za słabi nawet na zespół rezerw albo wyglądają tak, jakby nie chciało im się tam grać. Te dwa ostatnie okienka to przygotowanie na ekstraklasę. Jakby pan swoją pracę ocenił pod kątem tego, co dostarczył pan Kazimierzowi Moskalowi? Powiem tak, przychodząc tutaj do klubu w momencie, kiedy obejmowałem stanowisko, wiemy w jakiej sytuacji był klub. Zespół skończył na 10. miejscu w pierwszej lidze, mimo tego, że cel był awans do ekstraklasy. Wielu przed tym, kiedy tutaj postanowiłem przyjąć tę posadę, twierdziło, że jest niemożliwe tutaj cokolwiek zrobić. Okazało się, że UKS w poprzednim roku w bardzo dobrym stylu, bez wielkich możliwości finansowych, grając w piłkę, wprowadził kilku młodych zawodników. Patrząc chyba z perspektywy na te składy, wydaje mi się, że graliśmy najmłodszym składem, biorąc pod uwagę, że w podstawowym składzie grał Kowalczyk i Bobek 2004, czy chociażby w wielu momentach Tutyskina, Sorocznik 2003. Wydaje mi się, że udało nam się zrobić bardzo dużo, biorąc pod uwagę poprzedni rok. Przed tym sezonem byliśmy świadomi tego, co wydarzyło się kilka lat temu, kiedy UKS awansował do ekstraklasy i jak to się skończyło. Więc pomimo tych błędów, które zostały popełnione, chcieliśmy wyciągnąć wnioski. Mimo tego, że wiedzieliśmy, że ten okres przygotowawczy będzie krótki. On był krótki, byliśmy świadomi problemów, byliśmy również świadomi tego, że dwa pierwsze mecze będziemy z konieczności musieli zagrać na wyjeździe, więc pod uwagę to, że do zespołu przyszło około 10 zawodników. Do tego na 8 pierwszych spotkań, my 5 rozegraliśmy na wyjeździe. To ten początek nie był dla nas łaskawy. Wiemy, że jest na ten moment trudno, ale ja się z panem nie zgodzę, bo ja twierdzę, że ten zespół ma wystarczająco dużo jakości do tego, żeby w konfrontacji z tymi zespołami, o których pan wcześniej wspomniał, w końcowym rozrachunku znaleźć się w tabeli wyżej. W pierwszej części odpowiedzi bardzo ładną laurkę Krzysztofowi przytulę pan wystawił, bo to jego zawodnicy, jego transfery zrobiły tak właściwie ten awans. Chociażby Maciej Ambrosiewicz. Mówi się głośno o tym, że Kazimierz Moskal chciał tego zawodnika. Pan zamiast tego ściąga człowieka z trzeciej ligi niemieckiej.
który okazuje się, że ma co prawda dobre wejście do drużyny, bo asystuje przy bramce w pierwszej minucie, ale po 9 minutach wylatuje z czerwoną kartką za bardzo mało umyślny faul, no i osłabia drużynę i później już nie jest w stanie wejść na odpowiedni poziom w pierwszej, w ekstraklasie, w pierwszej drużynie. Dlaczego ten Ambrosiewicz nie trafił do Łodzi, mimo że z tego co słyszymy, to Termalik od samego początku mówił o tej samej cenie, a sprzedaż Kowalczyka nie wpłynęła na to, że oni podnieśli cenę. Zarzucają panu kibice przede wszystkim, że to pana sprawa, pana niedociągnięcia, że Maciej Ambrosiewicz nie trafił do Łodzi. Jeśli chodzi o Macieja Ambrosiewicza, tak jak pan powiedział, prowadziliśmy tu negocjacje z Termaliką, natomiast na ten moment trzeba sobie jasno powiedzieć, że OKS-u nie stać na to, aby płacić tak duże pieniądze za zawodnika z pierwszej ligi. I to jest problem, z którym zmagamy się przede wszystkim wyniaminkowie, tak już, czy trener Skrobacz z Ruchu, czy ludzie zarządzający Puszczą również potrafili przez pryzmat tych pierwszych kolejek stwierdzić. My na ten moment, będąc w Ekstraklasie, musimy się zmagać z tym, że tak na dobrą sprawę, oprócz Mokrzyckiego, nie jesteśmy w stanie pozyskać zawodnika mającego ważny kontrakt z pierwszej ligi, bo po prostu te środki oczekiwania tych klubów są za duże. A co do tego, o czym pan wcześniej powiedział odnośnie tych środków uzyskanych za Kowalczyka, to nie wiem, czy pan sobie też zdaje sprawę, ale ŁKS cały czas boryka się z tymi zobowiązaniami z przeszłości i niestety cały czas trzeba je regulować, więc ja się cieszę, że po tym okresie, kiedy w momencie, kiedy tutaj w klubie się pojawiłem i praktycznie nie było zainteresowania żadnym zawodnikiem, po tym roku udało się z pierwszej ligi sprzedać zawodnika do dobrej ligi i za bardzo godne pieniądze. No i znowu możemy pogratulować człowiekowi innemu, panu Platkowi w tym przypadku, bo jak wiemy, to on wynalazł brand dla Kowalczyka. Jakie pozycje są w aktualnej drużynie do wzmocnienia? Uśmiechnął się pan, ale mówisz tak, o tym chciałbym się uśmiechnąć i też odpowiedzieć do tego, co pan mówi, bo pan twierdzi tutaj laurkę w stronę konkretnej osoby. Natomiast ja bym chciał przypomnieć, że tutaj w klubie wcześniej, przed moim przyjściem, Alek Bobek i Mateusz Kowalczyk byli. Natomiast dopiero po moim przyjściu ci chłopcy zaczęli tutaj tak naprawdę regularnie występować, więc nie do końca się zgodzę z tym, co pan mówi. Moglibyśmy długo dyskutować, bo gdyby nie kontuzja Arnta, pewnie Bobek do końca sezonu poprzedniego by nawet nie zagrał, bo wiemy, jak Kazimierz Moskal nie wprowadzał młodych zawodników, to widać gołym okiem. To wrócę do pytania, jakie pozycje w ŁKS-ie są jeszcze do wzmocnienia i czy ci zawodnicy, którzy są aktualnie w kadrze, chociażby na lewej obronie, na lewym skrzydle, są w stanie pewne ubytki, pewne niedociągnięcia obsadzić? Na ten moment skupiamy się na tym, co my w zespole mamy i musimy tą rundę zakończyć z jak najlepszym dorobkiem punktowym, a wtedy będziemy tutaj wspólnie się nad tym zastanawiać. A jest szansa, że zimą się pan będzie poruszał w trochę innej sytuacji organizacyjno-finansowej. Już nie mówię koniecznie o Amerykanach, tylko mówię o tym, że się coraz głośniej mówi, że 5 milionów na stole leży za Bobka i już nie takiej. Panie Filipie, no nie chciałbym na te rzeczy dywagować. Powiedziałem, żebyśmy się skupili stricte na tych sprawach sportowych, za ten obszar, za który ja tak na dobrą sprawę odpowiadam. I króciutko, czy Kazimierz Moskal jeszcze jest pracownikiem ŁKS-u? Kazimierz Moskal został na ten moment ze swoich obowiązków zwolniony, więc nie świadczy usług na ten moment. Czyli kontrakt rozwiązaliście, rozumiem. Znaczy nie rozwiązaliście. Czyli jest pracownikiem w dalszym ciągu. Mówi pan, że pan będzie chciał poznawać z piłkarzy. Czy planuje pan jakąś grę kontrolną w tej przerwie do meczu z Lechem? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, czy bo zna pan doskonale sytuację w ŁKS-ie. Mówił pan o zespole rezerw. O trzecim ŁKS-ie, czy do tego zespołu rezerw rzuci pan teraz jakiegoś piłkarza z pierwszego składu? Wie pan, moja obecność tutaj nie jest liczona w dniach, tylko w godzinach, także powiem tak, przychodząc, tak jak powiedziałem, trzeba być uważnym z tymi zmianami. To są obciążenia treningowe, no już trochę doświadczenia mam i wiem, że to może podziałać w dwie strony. Muszę być bardzo ostrożny i tego mikrocyklu nie zmienialiśmy. Zawodnicy mają ten weekend wolny, tak było zaplanowane, ja tego nie zmieniałem, nie jest nagle. Mikrocykl był ułożony tak, żeby ta praca była na treningach, a gdy się planuje grę kontrolną, to ta gra kontrolna jest najmocniejszym obciążeniem. To nie jest tak, że z dnia na dzień można sobie zadzwonić. To było może 20 lat temu. Takie metody dzisiaj
No każdy liczy się z tym, to co można zmierzyć i bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tych spraw. To nie jest tak, że z dnia na dzień można sobie zorganizować grę kontrolną. Także do meczu z Lechem na pewno się już nic nie wydarzy. Nie ma takiej możliwości. I tyle, tak jak powiedziałem, w następnym mikrocyklu będziemy wprowadzać. Być może zagramy grę kontrolną, ale tu mówimy o następnej przerwie. Wracając do tych zawodników. Dzisiaj było dwóch zawodników z rezerw na treningu. Pewnie można w komunikacie będzie doczytać i będziemy na pewno takie roszady robić, żeby poznawać zawodników coraz lepiej. Tutaj nic się nie zmienia cały czas i w poprzedniej kadencji ta współpraca z Akademią była bardzo dobra i ci młodzi zawodnicy tutaj świetnie się rozwijają, także ja bym chciał to kontynuować. Natomiast główne zadanie to, mówię, utrzymanie tych zawodników w statusie zawodników ekstraklasy. Także że bardziej no, musimy liczyć na efektywność. Ja od razu dyrektorze dopytam. Wczoraj debiut Janka Łabęckiego i gol w kadrze U18. Dzisiaj czekamy na debiuty Rico i Kuby Pawlaka w reprezentacji U16. Przed sezonem chyba nikt się nie zakładał, że ŁKS doczeka się tak szybko tylu reprezentantów. Znaczy ja chciałbym podkreślić przede wszystkim tutaj dobrą pracę, tak, w tym poprzednim roku. Tutaj jeden z panów ma inne zdanie na ten temat, natomiast no, myślę, że to co zadziało się w poprzednim roku, czyli te trzy awanse, to jest tak na dobrą sprawę efekt uboczny dobrej pracy wielu ludzi w tym klubie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, a myślę, że za niedługo kolejni nasi chłopcy utalentowani pokażą się z dobrej strony, bo myślę, że jeszcze kilku kolejnych stać na to, żeby za chwilę gdzieś tam do tych konkretnych roczników reprezentacji młodzieżowych trafić. Mam inne zdanie na temat poprzedniego roku, ale moglibyśmy godzinami o tym rozmawiać. Chciałbym zapytać, czy na dzisiaj, na 13 października ŁKS ma już ustalony termin zimowego obozu, czy znowu pomoże pan trenerowi w pracy i zbierze ochłapy po innych klubach i obóz będzie bez nowych zawodników na początku okresu przygotowawczego i w gruncie rzeczy to będzie zmarnowany czas? Mamy zaplanowany już obóz, więc myślę, że nikt tutaj nie będzie się o ten temat martwił. To jeszcze tak na koniec do trenera. Mam pytanie, czy widząc kadrę ŁKS-u nie wahał się pan przed przyjęciem tej posady? Biorąc pod uwagę no, każde warunki, tak jak powiedziałem, no, potencjał dopiero można ocenić naprawdę wchodząc, dotykając. Nieraz takie może spojrzenie świeże, bez wysłuchiwania tych opinii wszystkich jest lepsze, zdrowsze do tego. Wierzę w pracę, w organizację nawet nie potrafię w tej chwili ocenić potencjału takiego, który ma ŁKS i no, trzeba pracować. To praca trenera to nie koncert życzeń, że można sobie wybierać i grać tak jak wybierać, pracować czy mieć kogo się chce. Trzeba pracować w zmienności tych warunków, podejmować wyzwania i nieraz dopiero no, po podjęciu decyzji okazuje się, w co się wchodzi, jak. Moim zadaniem jest też rozwijać zawodników i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także spokojnie, nie boję się tego, ale mówię, no, trudno mi w tej chwili ten potencjał ocenić i skupiam się bardziej na pracy z tymi, którzy są i rozwijaniem ich potencjału, który mają. Emocje chyba powoli opadają, także kończymy konferencję prasową. Dziękuję panom. Dziękujemy również.